W najnowszym wydaniu tygodnika sieci mocny wywiad z premierem Mateuszem Morawieckim. Jeżeli chcemy nadal wygrywać, musimy ostro ruszyć do przodu, mówi premier, dodając, że idą ciężkie czasy. Te ciężkie czasy to przede wszystkim sytuacja gospodarcza. Dlatego państwo polskie, to naprawdę mocno wybrzmiewa, musi być sprawniejsze, efektywniejsze, tańsze. Administracja lżejsza, ale taka, która zdolna jest do przeprowadzenia dużych projektów, a z tym nie jest najlepiej. Oprócz tego kulisy szczytu w Brukseli oraz rekonstrukcja rządu, a także pytanie czy powstanie warszawskie według premiera miało sens. W numerze także profanacje LGBT, kolejne niestety figura Chrystusa przed kościołem Świętego Krzyża w Warszawie sprofanowana. O co w tym wszystkim chodzi, czemu służą te prowokacje? O tym Marzena Nykiel. W sumie naprawdę dużo do czytania. Oprócz tego, m.in. pytanie, czy nadciąga druga fala pandemii. Jest co czytać w tygodniku sieci, jak co tydzień. Bardzo dziękuję, że jesteście Państwo z nami, bo to dla nas najważniejsze. I zapraszam na łamy. Do zobaczenia.